Ja oczywiście miałem w trakcie poczucie czegoś bardzo dziwnego i niepokojącego w pewnych nurtach Kościoła Rzymskiego związanych z tak zwaną teologią wyzwolenia. I ze spotkania... Ale wtedy jeszcze nie było, to był 73 rok. Tak, może nie było jeszcze wtedy tej nazwy, ale byli ludzie, którzy w ten sposób interpretowali drugi sobór watykański, co mnie uderzało. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że tu są przeciwieństwa, które bardzo trudno sformułować dokładnie. Bo ja nie jestem przecież wyznawcą sekty lefebrystów. Nie. Chociaż rozumiem tego biskupa Lefebvre'a i jego niepokój. W szczególności on się niepokoi hasłem wolności religijnej, prawda? Pisze o tym dość obszernie. Ja jednak jestem za wolnością religijną w tym znaczeniu przynajmniej, że jest różnica między prawem państwowym a prawem kościelnym, przynajmniej w tym punkcie, że prawo państwowe ma dopuszczać jakąkolwiek niesprzeczną z prawem wiarę religijną albo brak tej wiary, że nie może nikomu narzucać żadnych wierzeń ani przynależności do Kościoła. Owszem, w tym sensie oczywiście, że jestem człowiek, ale biskup Lefebvre właśnie kwestionuje to wszystko. Więc ja mam prawo mniemać, że on jest w jakimś znaczeniu, chociaż tego może do końca nie dopowiada, w jakimś znaczeniu zwolennikiem teokracji, prawda? To znaczy zwolennikiem przekonania, że swoiste dogmaty, prawdy, wiary głoszone przez Kościół Rzymski mogą i powinny być narzucane jako prawo w ramach państwowego prawa. No on nie mówi, że należy palić heretyków czy ateistów. Nie, tego nie mówi. Ale jest, jakkolwiek by to było, to jest droga niebezpieczna, o której ja się opowiadam. Ja też właściwie lubię pewne takie tradycje, które nie są dogmatyczne, nie są związane z wiarą, a które są po prostu tradycyjne. No, ja lubię na przykład słuchać mszy trydenckiej. Wolę ją niż te msze współczesne. Ja nawet przyznaję, przyzwyczaiłem się od dzieciństwa, że księża chodzą w sutannach.